To jest 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku. Dzień dobry Państwu. Święta w 8.10 słuchamy pisarzy. Od ponad dwóch lat Wyborcza, Książki, Magazyn do Czytania i Audioteka przygotowują cykl podcastów cotygodniowych audycji Radio Książki. Godzinne, nieśpieszne rozmowy. W Wielkanoc postanowiliśmy przypomnieć Państwu spotkanie z 24 kwietnia 2018 roku z Olgą Tokarczuk. To było zaraz po ukazaniu się opowiadań bizarnych i po nominacji pisarki oraz Jennifer Croft do Międzynarodowego Bookera. W audycji rozmawiamy nie tylko o opowiadaniach, ale także o biegunach w książce wciąż niezwykle aktualnej. Zapraszam i miłego słuchania. Książki, magazyn do czytania, wyborcza.pl oraz audioteka przedstawiają. Radio Książki. Rozmowy o literaturze. Zapraszam, Michał Nogaś. Dzień dobry Państwu. To jest dziesiąte wydanie Radio Książki, wspólnego przedsięwzięcia wyborczej.pl, książek, magazynu do czytania i audioteki, która nas gości. Przypomnę, jest też specjalna aplikacja o nazwie Lekton. Tam nas można słuchać, to się łatwo ściąga i doskonale wszystko słychać. Dziesiąte więc jubileuszowe, a co? Wydanie Radia Książki, no i gość szczególny dziś jest z nami Olga Tokarczuk. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Muszę zacząć oczywiście od gratulacji, od pytania, no jak to jest, być na tej krótkiej liście Bookera? No bardzo przyjemnie. Od razu się yy, ożywili wydawcy na świecie. I kilka dni temu Amerykanie zainteresowali się pługiem. Bardzo się z tego cieszę, że Janina Duszajko poleci do, do Stanów i tam zacznie działać. Czyli to nie tylko zainteresowanie biegunami, po angielsku Flights, tłumaczenie Jennifer Croft, przypomnę, ale też inne Twoje książki i powieści. Myślę, że to tak działa. Pierwszy raz jestem w takiej sytuacji, to do końca nie, nie wiem i przyglądam się temu ciekawie, ale rzeczywiście nawet wydawcy, którzy mnie wydawali już moje książki kilka lat temu, nagle sobie przypominają, że. Może by wznowić te stare tytuły. Także dużo się dzieje. A jak to jest wyjść z tego, to już dawno się wydarzyło, kręgu polskiej literatury, bycia pisarką w Polsce rozpoznawaną, potem do Europy, a teraz na cały świat? Powiem coś takiego, że mm, to nie jest nowe, bo kilka lat dobrych temu, wtedy, kiedy Dom Dzienny, Dom Nocny się ukazał, on miał też taki duży, duży impact na, na świecie i był wydawany w różnych krajach. Ale jednak dla pisarza czy pisarki tekst, książka, opowiadania, poezje, cokolwiek, które się ukazują po angielsku, jakby wchodzą jakby na wyższy poziom gry. Opuszczamy tamten poziom, tamte życie i zaczyna się jakby nowe zupełnie rozdanie, ponieważ ta książka po angielsku, no. dopiero wtedy zaczyna mówić światowym językiem, takim uniwersalnym. No, tak, tak niestety jest. To jest ciekawe, bo przecież bieguni to jest dekada. Tak, Mia dekada. Tak. Książka w Polsce znakomicie przyjęta na Godanikę, na Godanikę czytelników wyszła w świat w świat o którym ty w tej książce opowiadasz mm -hmm. świat który przestaje być jednością świat rozczłonkowany mm -hmm. świat w którym mm -hmm. wszyscy podróżujemy w, którym, e, w książkach w której piszę że celem mojej pielgrzymki tak pisze na okładce tej książki jest zawsze inny pielgrzym dzisiaj jesteśmy w świecie tak rozjechanym rozlatanym że wszyscy są pielgrzymami w zasadzie świat pocięty w najróżniejszy sposób. Świat pocięty tymi znakami samolotów na niebie, mm -hmm, świat pocięty mm -hmm. liniami telekomunikacyjnymi, internetem wszystkim. I wiele rzeczy, o których pisałaś w Biegunach, się sprawdziło albo sprawdza. Albo się zin zintensyfikowało. Ale w jakimś sensie też mam swego rodzaju niedosyt teraz w tej książce. Wtedy nie było jeszcze tego innego rodzaju bieguna, czy podróżnika, czy pielgrzyma, mianowicie imigranta, albo kogoś, kto ucieka przed wojną, albo kogoś, kto szturmuje granice. I dzisiaj, z dzisiejszego punktu widzenia czuję wyraźny brak. Tam jest brak w tej książce. Ona nie, przez to przestała być taka ym, dojmująca i jakby do końca prawdziwa, ponieważ pomija pewien aspekt. Lub Ale inaczej. 10 lat temu nie było po prostu tego zjawiska na taką skalę. Albo. Media go nie dostrzegały, bo ono pewnie gdzieś było, mm -hmm. tylko emigrant, imigrant, pielgrzym nie był mm -hmm. postacią medialną. Mm -hmm. no, masz rację. W każdym razie, w jakimś sensie ta książka, mam nadzieję, że jest uniwersalna, ale tego wątku bardzo, bardzo dzisiaj w niej brakuje. Kiedy Flights, czyli bieguni, angielski tytuł, ukazywali się przed rokiem. Byliśmy wspólnie na targach książki w Londynie. Polska była gościem. Mm -hmm. Tam się odbywały spotkania z Tobą. Jedną z nich prowadziła świetna pisarka brytyjska Deborah Levy. Mm -hmm. Ale były też rozmowy w bibliotece, spotkania z czytelnikami. Jak brytyjscy czytelnicy, ludzie stamtąd, z za kanału, mm -hmm. reagowali na Twoje teksty? Widzę to też po recenzjach właściwie, bo to takie najbardziej jakby zapisane jest i konkretne. Widzę, że ten czytelnik anglojęzyczny jest bardzo uważny. Czyta też tę książkę hmm, chyba jednak bardziej uniwersalnie niż u nas, a przez to, że tytuł został zmieniony i ten tytuł jakby naświetla trochę inne aspekty w tej książce, ona się zdaje jakby skrzyć w, w trochę w innych kierunkach. I hmm, kilka razy słyszałam taką opinię, że po przeczytaniu raz Czytelnicy chętnie wracają, żeby przeczytać ją jakby jeszcze raz w innym naświetleniu i wyciągnąć inne wątki, inne sceny, inne opowieści z tej książki. Co mnie bardzo cieszy, bo ja ją tak właśnie projektowałam tę książkę. Chciałam, żeby czytanie jej było prawdziwą, taką intelektualną aktywnością czytelnika, który będzie ją składał. Jakby interpretował, widział jakby w tej jej wielowymiarowości jakieś swoje rzeczy, które go interesują. W jakimś sensie ta książka trochę w takim ogólnym odczytaniu jest testem projekcyjnym dla czytelnika. Można ją czytać jako opowieść o podróży, o, o włóczędze po świecie, jako swego rodzaju, no nie wiem, pamiętniki nawet z podróży, ale też można iść tym wątkiem ciała, plastynacji, tkanek, anatomii i tak dalej. No, i jeszcze jest kilka takich w ogóle wątków do eksploracji czytelniczej. To mnie bardzo cieszy, bo widzę, że, że ten czytelnik anglojęzyczny czyta to bardzo twórczo. To jest to ważny moment, proszę Państwa, także dla nas, czytelników w Polsce. Ci wszyscy, którzy nie mieli jeszcze okazji sięgnąć po biegunów, powinni to nadrobić. W końcu, pierwszy raz taka historia nam się przydarza, że polska pisarka jest na tej krótkiej liście międzynarodowego bookera i cokolwiek by się nie wydarzyło w maju. Mhm. To jest to sukces, o którym przez lata mogliśmy tylko marzyć. Tym bardziej jeszcze raz gratuluję. Ja też się cieszę, zwłaszcza, że ta nagroda była dla mnie kompletnym zaskoczeniem, bo tak długo trwało szukanie wydawców angielskich, że wydawało mi się, że może pisze w jakiś taki sposób, który ich nie porusza, może jest jakaś przepaść między literaturami, a tu się okazuje, że to są właściwie techniczne rzeczy i kiedy. Kiedy znajduje się ambitny wydawca, to, to potrafi tę książkę tak pokazać, żeby ona też no, zabrzmiała w, w tamtym kręgu kulturowym i w tamtym języku. Ten... No, oczywiście mhm. muszę podziękować Jennifer Croft, niesamowitej, młodej, genialnej tłumaczce, która tłumaczy nie tylko z polskiego, ale też z hiszpańskiego, i w hiszpańskim jest świetna. Że ona tę książkę tak pokochała i naprawdę ją przetłumaczyła z miłością. Teraz, jak to widzę i jestem w stanie sama to czytać, to, to widzę, że naprawdę to jest no, wyższa szkoła jazdy translatorska. Olga Tokarczuk dziś jest Państwa i moim gościem, wywadził książki. Spotkaliśmy się przede wszystkim z tego powodu, że od kilku dni są już na rynku opowiadania bizarne. Najnowsza książka Olgi. Będziemy dzisiaj słuchać w niedługich fragmentach w Radiu Książki. To będą cztery fragmenty. I może zacznijmy od Magdaleny Cieleckiej i opowiadania Góra Wszystkich Świętych. Samolot do Curichu doleciał nad miasto o czasie, ale musiał długo kołować, ponieważ lotnisko zasypał śnieg. I trzeba było czekać, aż powolnym, choć jakże skutecznym maszynom uda się je odśnieżyć. Kiedy wylądował, śniegowe chmury akurat się odsunęły i na płonącym, pomarańczowym niebie widać było mrowie smug kondensacyjnych, które przecinały się, tworząc gigantyczną kratkę, jakby to sam Bóg zapraszał nas do zagrania z nim w kółko i krzyżyk. Kierowca, który miał mnie odebrać i czekał z moim nazwiskiem wypisanym na wieczku tekturowego pudełka po butach, powiedział od razu – Mam panią zawieźć do pensjonatu, bo droga w góry do instytutu jest całkowicie zasypana. Nie dojedziemy tam. Mówił tak dziwnym dialektem, że ledwie go zrozumiałam. Wydawało mi się, że czegoś nie pojęłam. Był przecież maj. Ósmy maja. Świat stanął na głowie, niech pani spojrzy. Pakując mój bagaż do samochodu, wskazał na ciemniejące niebo. Podobno tym nastrują. Wypuszczają gazy z samolotów, które zmieniają naszą podświadomość pokiwałam twierdząco głową. Pokratkowany nieboskłon rzeczywiście budził niepokój. Na miejsce przyjechaliśmy późno w nocy. Wszędzie były korki, samochody buksowały i poruszały się w ślimaczym tempie po mokrym śniegu. Na poboczach tworzyła się grząska breja. W mieście pełną parą pracowały odśnieżarki, ale dalej w górach, w które wjechaliśmy bardzo ostrożnie, okazało się, że dróg nikt nie odśnieżał. Szofer kurczowo trzymał kierownicę, wychylony do przodu, a jego spory orli nos wyznaczał kierunek, niczym dziób statku, który wiódł nas przez morze wilgotnej ciemności w stronę jakiegoś portu. Magdalena Cielecka i jedno z opowiadań zawartych w opowiadaniach bizarnych, nowej książce Olgi Tokarczuk, która dziś jest naszym gościem. W biegunach pisałaś tak. Czy dobrze robię, że opowiadam? Czy nie lepiej byłoby spiąć umysł spinaczem, ściągnąć lejce i wyrażać się nie historiami, ale prostotą wykładu, gdzie w zdaniu po zdaniu się jedna myśl, a w następnych paragrafach fascyguje się ją z innymi. Byłabym panią własnego tekstu, mogłabym uczciwie wziąć za niego wierszówkę. Przypominam ten cytat dla tego z biegunów, że ta książka, opowiadania bizarne, to jest zbiór opowieści, które przez jakiś czas Wykluwały się w Twojej głowie. Mhm. Efekt podróży, spotkania ze światem. I widać tę Twoją chęć, ciągotę do opowiadania, właśnie, mhm. do pokazywania ludziom różnych wizji możliwych świata, tego, jak świat się zmienia, różnych kokonów, w których żyjemy, różnych dróg, które mogą się spotykać lub nie. Ten fragment y, opowiadania Góra Wszystkich Świętych, czytany przez Magdalenę Cielecką, właściwie to opowiadanie. To jest historia, która się wydarza w Szwajcarii. Jest jedną z możliwych wariacji na temat tego, jak nam się święci przydarzyli w życiu. Mm -hmm. Pamiętasz pomysł? Ten, ten chwilę, kiedy pomyślałeś, że to tak mogło być, lekko zdradzę, że właściwie to przydzielano nam tych świętych, wymyślano mm -hmm. im historię życia, męczeństwa, różne imiona, a potem stali się dla wielu osób ważnymi postaciami. Z niczego. Mm -hmm. To jest stary pomysł. Ja mam w głowie taką komórkę, gdzie leżą sobie takie pomysły i dojrzewają. Niektóre się zaczynają psuć i po prostu znikają zupełnie, a inne nabierają jakiejś siły i domagają się napisania. I ten pomysł ma naprawdę dobrych kilka lat. To jest to opowiadanie z tego tomu, który, w którym najbardziej jakby. Puściłam takie narracyjne wodze i oddałam się. To jest taka właściwie malutka, trochę, tam jest kilka wątków, więc taka mini, absolutnie mini powieść właściwie. Powieść, która się w którymś momencie zaczyna robić fantastyczną powieścią czy science fiction. Zawsze mam kłopoty, jak, jak to rozdzielać, te, 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 ten rodzaj gatunkowy. Oczywiście, nigdy bym tej książki nie umiała napisać, znaczy tego opowiadania nie umiała napisać, gdybym nie spędziła jakiegoś czasu w Szwajcarii, właśnie w takim podobnym miasteczku, i z wielką przyjemnością te szczegóły, których wtedy, kilka lat dobrych temu, doświadczałam. Jakby wyciągnęłam z tej komórki w mózgu, odkurzyłam, otrzepałam i wsadziłam do tego opowiadania. Łącznie z zakonnicą, która się tam pojawia, ze szczegółami topograficznymi, z pejzażami i tak dalej. Przychodzi mi do głowy wiele pytań związanych z tym opowiadaniem konkretnym, mm -hmm. by fabuły nie zdradzać. Mm -hmm. ale Właśnie jednak, mamy problem, żeby... Tak, ale jednak krążąc dookoła. Czy ty wierzysz w to, że człowiek może być święty? A jeżeli tak, to jak ta świętość się może przejawiać? Bo mamy tę wizję człowieka świętego, często męczennika, pokazywanego na obrazach i w tekstach religii, mm -hmm. w chrześcijaństwie, no ale świętość dzisiaj może być czymś zupełnie innym. Myślę, że są ludzie wyjątkowi, ale na pewno oni są poza przemysłem produkującym świętych, bo to opowiadanie trochę pokazuje historię tego przemysłu i to, jak do dzisiaj świetnie sobie radzi. Ale też, żeby nie zdradzać, pokazuje taką jeszcze niesamowitą, całkiem współczesną i taką trochę frankensteinowski aspekt tej Produkcji Świętych. Czyli od powstawania, produkowania relikwii, które były kiedyś biznesem na, na pełną parą, Aż po pewne możliwości dzisiejszej nauki, które też można powiedzieć, że w jakiś sposób są produkowaniem żywych religii. Muszę się pilnować, żeby nie opowiedzieć, nie zdradzić tego, tego opowiadania. Całkiem dobrze ci na razie idzie. Nie mm -hmm. Ale... no podajemy kodów, kryptonimów, imion, nazw. Nazw, itd. tak. Ale mm, kiedy mówiłeś, kiedy powtórzyłeś, przytoczyłeś fragment z biegunów. O wyższości właściwie pisania literackiego nad pisaniem takim eseistycznym, intelektualnym, bo to zdaje się miałam na myśli, pisząc tamte zdania, to jestem głęboko przekonana, że opowieść, historia jest w jakimś sensie silniejsza i głębiej oddziaływuje na umysł ludzki, niż tekst, który jest podawany jakby z racjonalnego umysłu, który wyciąga konsekwentnie dowody, jakieś udowadnia, jakieś tezy, że w opowiadaniu, w powieści mamy możliwość jakby wpłynąć w taki obszar, który jest nie do końca zracjonalizowany, który odwołuje się do pewnych kontekstów, przypomnień, wrażeń i on buduje uczytelnika jakby zupełnie inny wszechświat idei niż ten zawarty właśnie w takim rozumowym przedstawianiu argumentów. No bo chyba żaden człowiek nie jest racjonalny, a co życie to opowieść. Tak, i w każdym razie istnieje coś takiego jak tajemnica opowieści, że za każdym razem, kiedy się już to zacznie robić, to ona wykracza też do, do pewnego stopnia poza intencje i poza jakby zamiary piszącego, że zaczyna się rządzić swoimi prawami, swoimi jakby grawitacjami i, i, i tworzy coś zupełnie nowego, co jest czasami zaskakujące dla, dla piszącego. To jest niesamowite zupełnie. Ci wszyscy, którzy śledzą Twoje pisanie, Twoją karierę pisarską, zorientują się szybko, że z wielkiej książki, epopei, mm -hmm. epickiej opowieści, książek Jakubowych, wróciłaś do form krótkich. Mm -hmm. Mamy jeszcze za sobą nagrodzoną zresztą w Bolonii. Gratulacje też. Mm -hmm, opowieść o zgubionej, zagubionej duszy mm -hmm. Twoja wspólna książka z Janną Konsechow, wydana pod koniec ubiegłego roku. I teraz. Pytanie o to, czy łatwo wrócić do krótkiej formy, do tworzenia opowiadania, kiedy ma się za sobą coś tak niezwykłego, jak te prawie tysiąc stron mhm. wielkiej historii ksiąg jakubowych. Czy można się jakoś uchronić przed tą taką pokusą, żeby się rozpisywać? Mhm. Gdzieś powiedzieć stop? Bo przecież ogromną siłą opowiadania, i to też jest w opowiadaniach bizarnych, jest niedopowiedzenie. Mhm. To, że historie się nie domykają. Że nam pozwalają interpretować się na różne sposoby. Mm -hmm. Jednak w powieści większość rzeczy auto zdradza. Tak. I mm, powiem Ci, Michale, że trudno było wrócić do krótkiej formy. Że ym, krótka forma potrzebuje jakiejś niesamowitej dyscypliny, ale też wbrew pozorom jasności myślenia. I bardzo długo szukałam takiego, odpowiedzi na pytanie. Co ja właściwie chcę powiedzieć, a czego nie chcę powiedzieć. Musiałam jakby ustalić bardzo jasno granice. I jeszcze jest jedna ważna rzecz w opowiadaniach w krótkiej formie puentowanie. Może nie takie puentowanie, jak, jak puentujemy bajki z morałem, prawda? Ale takie puentowanie, które właśnie zostawia pewien rodzaj niedosytu, niedopowiedzenia i, i, i daje taką, taki otwiera okienko na ten test projekcyjny. To znaczy opowiadanie, w większej mierze zakłada kontakt z czytelnikiem, jak mi się wydaje, musi mu zaufać. Czasami te otwarcia, te otwarte puęty na koniec, mocne, ale otwarte, obawiałam się, że nieuważny czytelnik, który będzie czytał jakby w niesprzyjającym środowisku do czytania, może coś zgubić. Czasami coś tam się mieści w dwóch zdaniach albo w jednym zdaniu, albo pojawia się jakiś przymiotnik, który ma naprowadzić na, na odczytanie ku jakby no, przyjęciu tej puenty. Więc to jest naprawdę taka koronkowa robota. Trochę trwała redakcja tych opowiadań, a potem sama też ścinałam, obcinałam. Ja w ogóle bardzo dużo pracuję na, w tym końcowym etapie i zawsze traktuję to jako takie przekleństwo: grzebać w tym już napisanym tekście i, i najczęściej wyrzucać stamtąd niepotrzebne dialogi, niepotrzebny opis. Czasami zawahać się nad tym, czy. czy Przymiotnik powinien stać przed rzeczownikiem czy za nim. No, takie drobne rzeczy. W każdym razie, wydaje mi się, że praca z językiem jest dużo bardziej y, wymagająca w opowiadaniu niż w powieści. To jak napisać recenzję książki na tysiąc znaków. Właśnie, tak. Właściwie wszystko się wyrzuca. To a prakta. większość tych opowiadań to by mogła być nowa powieść, tak jak w przypadku Góry Wszystkich Świętych. Prawda? Tak, ale to właśnie tak jest z opowiadaniami, że gdzieś tam decydujemy, czy. Jest pomysł, w moim przypadku mam pomysł i decyduję, czy to będzie, czy, czy mogę to zostawić i rozbudować potem w jakiejś kolejnej powieści, o której już myślę, czy zostawić to jako, jako opowiadanie. A teraz posłuchajmy Wiktora Zborowskiego. Ze wszystkich chorób królewskich najbardziej szkodliwa wydawała mi się ta dworska, którą podobno jego wysokość przywiózł z Włoch czy Francji. Choć dolegliwości widocznych nie dawała i łatwo ją było ukryć, przynajmniej na początku, to następstwa jej bywały bardzo niebezpieczne i zdradliwe. Dowodzono bowiem, że mogła rzucić się na głowę i zmysły człowiekowi pomieszać. Dlatego, gdy tylko przybyłem na dwór jego wysokości, nalegałem na kurację merkurialną trzy niedziele trwającą. Ale jego wysokość nigdy czasu nie mógł znaleźć, żeby w spokoju rtęci zażywać. W podróży zaś kuracja taka mało była skuteczna. Z innych królewskich chorób martwiła mnie podagra choć jej łatwo było zapobiegać jako że brała się z nieumiarkowania w jedzeniu i piciu z nią wystarczyło postem walczyć lecz w podróży pościć było trudno tak więc niewiele robiłem dla jego królewskiej mości król podążał do Lwowa po drodze zaś spotykał się z wielmożami miejscowymi zabiegając o wsparcie i napominając, że są jego poddanymi. Wierność bowiem tej szlachty wielce była wątpliwa, jako że zawsze baczyła ona na własną korzyść, a nie na dobro Rzeczypospolitej. Przyjmowano nas niby godnie, goszczono wystawnie i z wielkim przepychem, ale czasem czułem, że co niektórzy mają tu króla za petenta. A bo i co to za królestwo, gdzie władcę obiera się za pomocą głosowania? Widział to kto? Wojna to jest fenomen straszliwy, piekielny. Nawet jeżeli siedzi ludzkich nie dotykają same walki, to ona i tak rozchodzi się wszędzie pod najlichszą strzechę głodem. Chorobą strachem powszechnym. Serca twardnieją, obojętnieją. Zmienia się całe ludzkie myślenie. Każdy dba tylko o siebie i baczy, jak tu samemu przetrwać. Zielone dzieci to jest krótki tytuł, bo pełny brzmi dłużej, ale to już Państwo znajdą w opowiadaniach bizarnych. Drugi tekst w nowej książce Olgi Tokarczuk, która jest naszym gościem no i to jest Polska. Z ksiąg jakubowych, ten mm -hmm. sam okres, to samo miejsce. Tak sobie pomyślałem, że bardzo musiała Cię ta Polska ująć, zainteresować i wciąż z Ciebie nie wyszła w jakimś sensie. To prawda, jakoś językowo też tam utknęłam i rzeczywiście to opowiadanie pisałam chronologicznie rzecz biorąc, zaraz po księgach jakubowych, zostając jeszcze w tych klimatach staropolszczyzny, trochę stylizując język. Z wielką przyjemnością, tak jakbym się nie mogła stamtąd wydobyć. Ale też jest takim żartobliwym chyba mrugnięciem do czytelnika, że tak sobie używamy czasów, możemy je brać na warsztat. Akcja dzieje się nie dokładnie w tym czasie książek kubowych 100 lat wcześniej. Czasy a... Jana Kazimierza. Czas tak. Jana Kazimierza, wojny szwedzkie potop właściwie, ale znowu tutaj. Opowiadamy historię z peryferiów, właśnie w najszerszym znaczeniu tego słowa, zarówno takich geograficznych, jak i też peryferiów jakby samej historii, bo nie interesuje nas wojna, ani ruchy wojsk, chociaż pojawia się król i, i pojawiają się doniesienia z bitew. Ale... Warszawa zdobyta, Warszawa płonie, tak, Szwedzi tak. w Warszawie. Ale y, y, no, cała historia dotyczy czegoś zupełnie innego i chyba też dobrze tutaj oddaje to, co rozumiem pod pojęciem bizarności, czyli bizarność to są takie frędzle rzeczywistości, takie krawędzie gdzieś, takie coś, co jest rozmyte, właśnie niedopowiedziane, brakuje słów, żeby to nazwać, pojęć jeszcze nie ma, żeby je ustanowić. Więc myślę, że ono dobrze, że się znalazło na początku, że ono tak jakby ustala nam te definicje bizarności. Nie tak dawno spotkaliśmy się we Wrocławiu, tam była dyskusja poświęcona twórczości Ryszarda Puścińskiego, który mhm. podobnie jak ty opisywał świat. Właściwie, gdyby dziś myśleć o biegunach i o podróżach z Herodotem i o esejach i tekstach Ryszarda Puścińskiego, to to jest bardzo podobna opowieść o świecie mhm. o tym, czy potrafimy pojmować zmiany, które mhm. zachodzą na naszych oczach. Ale zielone dzieci się kończą takim, takim zdaniem to właściwie jest połowa zdania wyimek. Periferia świata naznaczają nas na zawsze tajemniczą niemocą. Mhm. Jak to wyjaśnić? Ale nie wyrywałabym tego z kontekstu. Na peryferiach naszego doświadczenia, tak psychologicznie rzecz biorąc, dzieją się takie rzeczy, które, wobec których z którymi sobie nie radzimy, wobec których nie mamy jeszcze tych mechanizmów z którymi radzimy sobie z tym, co idzie środkiem jakby naszego doświadczenia z mainstreamem. Tam, gdzie są ustalone pewne pojęcia i wiemy już, co mamy myśleć o rzeczywistości. Na peryferiach wszystko musimy jakby definiować od początku i nie wiemy też, w którym kierunku nas te definicje zaprowadzą. Co my odkryjemy tak naprawdę? I myślę, że ta niemoc dotyczy pewnego osłabienia naszych władz jakby poznawczych. Bo przecież poznawanie rzeczywistości jest codziennie uzgadniane przez media, przez dziennikarzy, przez wypowiedzi w telewizji, przez ludzi, którzy powtarzają nieustannie ten, te, te same y, informacje i, i z których powstaje podwieczór już tego danego dnia, jakaś wizja świata, prawda? A jeżeli jesteśmy poza takim mainstreamem, to nieustannie dzieją się rzeczy dziwne, które najczęściej wypychamy z naszej świadomości. I, I właściwie no po prostu nie, nie, nie możemy powiedzieć, ja wiem, ja jestem pewien. Nie, coś dzieje się dziwnego z naszą tożsamością. Jesteśmy tacy nieokreśleni, niepewni siebie, neurotyczni, trochę narcystyczni. No, bardzo dzi dziwny stan świadomości, który nazwałabym właśnie takim peryferyjnym, prowincjonalnym, niezwykle twórczy, z ogromnym potencjałem. Wszystko tu się może wydarzyć. Opowiadania bizarne, Twoja nowa książka, która właśnie się ukazała, to jest opowieść. No właśnie, o czym? Gdybyś miała wymienić trzy rzeczowniki albo przymiotniki albo no cokolwiek, o, co mogłoby określić tematykę, to co? Jest taki piękny cytat Oktawio Paza, który mówi o tym, nie znam go na pamięć, więc trudno mi dosłownie go przytoczyć, który mówi o tym, że codziennie wydarzają nam się rzeczy... Dziwne, wykraczające poza nasze doświadczenie, dla których nie umiemy znaleźć słów i których nie umiemy wcielić w nasze całościowe doświadczenie świata. I codziennie wymazujemy, ponieważ nie możemy ich pojąć, więc wymazujemy je z naszego doświadczenia, pomijamy je zupełnie i one zostają gdzieś w jakichś takich magazynach, nie, nienazwane, niedopowiedziane. I chyba to bym nazywała bizarnością. To coś małego albo wielkiego, co. Yy, co jest po prostu dziwne, co jest zabawne, co jest czasami szokujące. No właśnie brakuje w polszczyźnie tego słowa, dlatego uparłam się tak bardzo, żeby, żeby użyć tego słowa z innych języków. Brakowało mi w polszczyźnie słowa bizarny i teraz określając te opowiadania bizarnymi mam wrażenie, że, że spełniłam tę swoją potrzebę. Tak, przydarzają nam się rzeczy bizarne. Bo ja myślałem, że zaskoczenie jest dobrym słowem. Mhm. Takie pospolite, ale zaskoczenie. Mm -hmm. Każdy z Twoich bohaterów przeżywa coś zaskakującego. Coś zaskakującego, co go po prostu w jakimś sensie albo odmienia, albo on znika. No to są różne historie, mm -hmm. prawda? Mamy na przykład pana profesora. Ważną postać w świecie nauki, który jedzie i nagle zderza się ze światem w sposób brutalny. Mm -hmm. Prawdziwa historia to się nazywa, to opowiadanie. Tak, tak. A prawdziwa czy nie? Prawdziwa. Um, oczywiście wiesz, pytanie, co jest pani Tokarczuk, co jest prawdą, a co nie, yy, nie. Nie da się na to pytanie tak odpowiedzieć do końca po napisaniu już tekstu, ale yy, temat, który mnie zainspirował, historia opowiedziana yy, jakiś czas temu przez mojego znajomego pisarza, z którym, no po prostu, tak sobie plotkowaliśmy. I on mi powiedział bardzo podobną historię, którą ja troszkę przerobiłam i. I, I zrobiłam z niej opowiadanie. Dlatego nazwałam ją Prawdziwa Historia, żeby jakby przypomnieć, że to się może zdarzyć każdemu. Bo to jest tak, że żyjemy sobie we własnym świecie, w jakimś sensie w bańce. Podróżujemy, spotykamy się z ludźmi, pełnimy role, które nam przepisano mhm. albo sami sobie je przepisaliśmy i nagle jeden klik i trafiamy do świata, którego w ogóle nie znamy, boimy się. Pojawiamy się na proferiach świata, który znamy Jesteśmy niemocni, bezradni, i najczęściej ludzie odwracają od nas oczy. Mm -hmm. To jest też opowiadanie o tym, jak konstruujemy naszą tożsamość. Kim my właściwie jesteśmy? Czy my jesteśmy rzeczywiście jacyś, czy y, jesteśmy zrobieni. W jakim sensie to przypomina trochę taką gąbrowiczowską gębę i rozumienie tego w takim szerokim spektrum, mianowicie, że cały proces socjalizacji jest przypisywaniem nam pewnych ról społecznych, pewnej przynależności do jakichś etni, narodów, języków, kultur, ale też do klas społecznych, to jest bardzo ważne, do jakichś numerów, paszportów. Dzisiaj tę rolę wziął Facebook, który zlicza nasze lajki i, i robi nam jakieś tam profile osobowości i, i tam też w tym filmie... Algorytmy wielkim, całe, Wszystko całe algorytmu zależy. Tak. I, i, I w ten sposób jesteśmy coraz bardziej dookreślani, i ta tożsamość, my ją przyjmujemy, mamy z tego jakiś rodzaj satysfakcji, ale też zaczynamy się czuć więźniami tego, tego nowego, wirtualnego, takiego nieokreślonego więzienia, którego się nie da dosyć szybko opisać. I to jest opowieść o człowieku, który nagle jest postawiony w sytuacji, kiedy ta tożsamość, w której on się czuje świetnie i w której się już rozmościł, Umościł i jest w ogóle zadowolony, wie co, gdzie i jak. Są sukcesy, hotele, przyjemne bankiety. Tak, i w ogóle wie, czym się zajmuje. I nagle sytuacja się układa w taki sposób, że on zostaje jakby wyrzucony z tej własnej tożsamości. Tak naprawdę sprowadzony do tego, czym jesteśmy w istocie i to, o czym pisałam z taką pasją w Biegunach, mianowicie do ciała, do, do tego, czym, no, do, do czego sprowadza się nasza egzystencja i, i życie. Tak bo w tym nie myślimy o śmiertelności, mhm. o tym, że każdy może zapaść na jakąś ciężką chorobę, że to się jednego dnia w jednej sekundzie wszystko może zmienić. Mhm. Ale myślę, że wiesz, gdyby szukać wspólnego mianownika dla tych opowiadań właśnie tak y tematycznie, jak powiedziałeś w dwóch, trzech zdaniach, to jednym z tych, z tych wyrazów, którymi bym określiła jej. Jak to się mówi, tak szumnie tematykę, to bym powiedziała, że ta książka opowiada o takim niepokoju związanym z przeczuciem fałszywości tożsamości, w której jesteśmy wrobieni, albo które sobie sami wyrabiamy. I myślę, że to się też w ciągu następnych kilku lat, a może dziesięcioleci stanie prawdziwym problemem. I raczej będzie domagało się wielkiej powieści, a nie drobnych opowiadań. Bo one są raczej przeczuciami problemów, a nie, taki, a, a, a nie jeszcze jakby studium czy monografią tego, czym jest ludzka tożsamość, jak powstaje, na ile jest darem, na ile jest niewygodą, a na ile jest więzieniem. A tobie się wydaje, że umiesz obronić własną tożsamość, czy też jesteś więźniem technologii, jak każdy z nas? Oczywiście, że jestem więźniem, bardzo to boleśnie odczuwam. Przypomnij sobie, o co chodziło biegunom tej sekcie rosyjskiej. Dokładnie chodziło o to samo. Oni jakby wtedy już się zorientowali, że budowanie mocnych struktur państwowych, każda tyrania posługuje się jakąś tożsamością, którą narzuca innym, po to, żeby mieć nad nimi kontrolę, ale też, żeby w te tożsamości jakby wtryskiwać pewien ideologiczny przekaz. My jesteśmy świadkiem dzisiaj w Polsce odżywania takiej tożsamości narodowej. Wyciągnięcie według mnie kompletnie przestarzałego pojęcia anachronicznego i próba narzucenia jeszcze raz tej grupie ludzi żyjących w środkowej Europie, mówiących po polsku i znających Mickiewicza pewnego jakby trybu funkcjonowania, który znamy już z historii, ale też który się wiąże z pewnymi stereotypami, przyzwyczajeniami, nawykami. Tak, wszelkie... Yy duże struktury państwowe yy, wszelkie tyranie także tyranie takich wirtualnych państw albo komercji próbują nam narzucić jakąś tożsamość, ale też wykreować przez to pewne potrzeby, które on, one wtedy te struktury większe będą zaspokajać. bo przecież na przykład jak działa reklama? Reklama wmawia ci, że czegoś potrzebujesz, że jesteś tego godny, czyli najpierw ciebie kreuje, no na ona oddziałuje na ego, na ten ego. produkt, który ci chce sprzedać, więc zbudowanie tożsamości, zmienianie, to jest nieustanna gra jakby sił zewnętrznych nad nami. My jesteśmy tylko polem walki, na którym to się odbywa. Timothy Garton Ash, znakomity historyk, znawca idei, w swojej nowej książce Wolne Słowo, która też ukazała się po polsku, pisze o tym, że zmieniła się rola mocarstwa, właściwie postrzeganie mocarstw się zmieniło, że dzisiaj mocarstwami nie są już, oczywiście wciąż, ale coraz mniej Rosja, Chiny, Indie czy USA. Mocarstwami są Google, Facebook, Facebook Twitter, tak. sieci telekomunikacyjne. Absolutnie. Mhm. I tak sobie pomyślałem, że może zamiast ONZ-u powinniśmy mieć organizacje narodów wymyślonych albo wirtualnych. To mhm. oni nami rządzą. My przed tą technologią, o czym też jest w Twojej książce, nie mamy ucieczki. Mhm. Mhm. Czy człowiek się odnajdzie w takim świecie, Twoim zdaniem? Myślę, że się musi odnaleźć, bo inaczej nie przetrwa, albo staniemy się jakby taką miazgą, taką gumą, takim tworzywem tylko i będziemy żyć sztucznymi rzeczami. I myślę, że to, co się dzieje z Facebookiem dzisiaj i o tym mm, jednak rodzącym się nieśmiało buncie przeciwko takiemu narzucaniu tożsamości, że, że to jest tylko początek. Wiesz, przed nami jeszcze jest etap sztucznej inteligencji. To, co ona już powie, pisze książki. Ona już pisze książki, ona też nas bada i opisuje, i ona też. Y Pragnie uchodzić za neutralną, ale już wiemy przecież, że algorytmy niby neutralne są dyskryminujące bardzo często. Gdzieś czytałam o badaniach, w których się okazało, że algorytmy przyjmujące studentów na uczelnie w Stanach Zjednoczonych jednak faworyzowały nie czarnoskórych, znaczy białych studentów. W Polsce gdzieś było głośno... I Pewnie bardziej mężczyzn. Bardziej mężczyzn, pewnie. W Polsce była głośna sprawa, że jakiś algorytm, który coś tam przyznawał jakieś beneficja, defaworyzował kobiety z, samotne z dzieckiem. Także to, to się czasami dzieje już poza naszą świadomością, i strasznie musimy być czujni, żeby to wychwytywać. Czyli uwaga, algorytmy mogą być konserwatywne. Absolutnie, jak najbardziej. Już ja czasami sobie myślę, że w tym świecie, który nas czeka, że po tym odruchu lękowym nacjonalizmu w ksenofobii nastanie jakiś taki czas anarchizmu. Czy znaczy ludzie będą zdawali sobie sprawę z tego, że tracą swoją wolność i odgrzeją takie marzenie o pewnym jakby życiu w, w trochę innym systemie społecznym, politycznym. Pojawi się jakiś nowy rodzaj neoanarchizmu, nie wiem jak to by mogło wyglądać zupełnie. Może odrzuceniem pewnej części usług takich, właśnie wirtualnych, komputerowych, internetowych, ale że takie nieposłuszeństwo ludzi zaczyna już kiełkować. Ale jak to możliwe w świecie, który tak się zglobalizował i właściwie jest systemem naczyń połączonych? To można by o tym długo opowiadać, ale prosty przykład. Dzisiaj sobie nie wyobrażamy świata bez szybkiej komunikacji, prawda? Mhm. W Twoim opowiadaniu Zielone Dzieci, które w pierwszej części spotkania czytał Wiktor Zborowski, fragment, jest opowieść o lekarzu, który tygodniami czeka na odpowiedź od króla Jana Kazimierza, czy po kontuzji będzie mógł wrócić na dwór do, do króla i dalej mu służyć jako lekarz i tak Trzy tygodnie przynajmniej czeka. Dzisiaj każdy użytkownik. Internetu, Twittera, może w ciągu trzech sekund napisać prezydentowi USA, że jest i tu dowolny epitet, że go lubi albo go nie lubi. Ta komunikacja tak przyspieszyła. To samo z gospodarką, ze wszystkim. Jak sobie wyobrazić, że nagle rodzi się bunt i ten świat upada? Że sama pamiętam czekanie na odpowiedź na list. Może nie było to trzy tygodnie wtedy, ale tydzień. I listonosz, który te listy przynosił i. Posługiwanie się mapą w czasie podróży samochodem. Zyska brak telefonów. Brak telefonów, i, i wyostrzenie inteligencji, żeby wymyślać jakieś sposoby, żeby się skomunikować. Jasne, ale zyskując taką szybkość komunikacji, straciliśmy czas. I to poczucie pośpiechu i takie poczucie subiektywne, że czas się skrócił, które ma właściwie mają dzisiaj wszyscy ludzie, że coś się stało z czasem. Ostatnio ktoś mi opowiadał, że yy, bardzo możliwe, że to fizycznie czas się skrócił, że stałe fizyczne Wcale nie muszą być stałe, to znaczy one fluktuują i tak samo czas dzisiaj w tym jakimś takim bąblu czasoprzestrzeni, w którym jesteśmy, po prostu trochę inaczej jakby drga, krócej. Kiedyś godzina trwała, w naszym dzieciństwie godziny były dłuższe, nie masz takiego wrażenia? A na przykład niedziela to było coś tak długiego, że już nie można było znieść pod wieczór tej, tego oceanu czasu w niedzielę. Mam wrażenie, szczerze przyznam, że po wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę, niedziela mi się wydłużyła. wydłużyła nie to, że tak? chodziłem do sklepów, ale Aha. to jest takie wrażenie, że jest więcej czasu. Ja cierpię na, na jakiś taki syndrom zatrzaśnięcia w tych krótkich godzinach i, i w jakichś mm, sekundowych minutach. I Być może to jest cena, którą płacimy za szybką informację i szybką Szybkie możliwość komunikacji, więc musimy. To jest, to jest bardzo poważna cena. A masz taką myśl? Bo ja mam, też podobnie jak ty, sporo podróżując, będąc w różnych częściach świata, patrząc na moich rodziców, że ja to życie szybciej przeżywam też. Tak, absolutnie. Że oni mieli więcej czasu, mają więcej czasu w życiu. Nie tylko dla siebie, w ogóle, dla świata. Że A... ich spacer jest dłuższy. Tak i. Jak, kiedy dzwonię do mojej mamy, to ona. Y, zazdroszczę jej, właśnie tego, jak ona organizuje cały swój dzień. Ewidentnie ma więcej czasu, ale ona na przykład nie używa internetu. I wiesz, to co mówiłam o tym neoanarchizmie, który powstanie, czyli tym, albo tym nowym rodzajem nieposłuszeństwa. Może będziemy mieli dość tego skróconego czasu i tego, tej kurczącej się rzeczywistości, która nas coraz bardziej ogranicza, nam jakieś takie podstawowe ruchy. I będziemy się próbowali z tego wyrwać. To jest też taki świat, którego, którego już y, też w dużej mierze nie rozumiemy. To jest inny problem, który też tam gdzieś w opowiadaniach bizarnych się odbija. Myślę o opowiadaniu szwy, y, kiedy bohater odnajduje w, no, w swoim doświadczeniu, w swoim malutkim świecie rzeczy, których kiedyś nigdy nie było z jego subiektywnego punktu widzenia. I jest taka sytuacja ludzi starszych, którzy nie potrafią już uporządkować, ogarnąć tego wszystkiego, co się dzieje, w związku z tym zaczynają być spychani coraz bardziej na margines taki egzystencjalny. To jest to opowiadanie, proszę Państwa, mówię tym, którzy już czytali, ale też tym, którzy dopiero sięgną. W którym nagle bohater się orientuje, że znaczki pocztowe są okrągłe. Takie ładne. Ale wróćmy teraz do świata, który przyspieszył i który nas zadziwia. Fragment opowiadania Wizyta, które już Państwo znają z magazynu książki, czyta Olga Tokarczuk. Sąsiad samowtór siedział dosyć skrępowany. Odpowiadał wymijająco. Widać było, że czuje się niepewny i że dla niego ta wizyta także nie była niczym przyjemnym. Miał zwyczaj pochrząkiwania, stąd przyszedł mi do głowy pomysł, żeby zapytać go o alergię. Okazało się, że trafiłam i rozmowa zeszła na uczulenia na różne pokarmy. Powiedział, że owszem, są uczuleni na wszelkie zboża, czekoladę, orzechy i nabiał. Kątem oka zobaczyłam, że Lena zatrzymała się w drzwiach z ciastem czekoladowo-orzechowym, które przygotowała na to spotkanie. Rakiem wycofała się do kuchni. Za chwilę wróciła z rzodkiewkami i usiadła obok mnie. Obaj poczęstowali się rzodkiewkami i chwilę rozmawialiśmy o dzieciach. Bardzo interesowało go to, że mamy dziecko. Rozglądali się nawet wokoło, jakby mając nadzieję, że zobaczą je bawiące się gdzieś w kącie czy schowane pod stołem. Patrzyłam na jasną karnację sąsiadów, na malutkie kropelki potu, które pokazywały się im na czole, na jasne, przerzedzone włosy tworzące ułomną aureolę. Wokół zaróżowionych twarzy. Lekkie okulary o metalowych uchwytach zsuwały im się jednakowo na czubek nosa. Poprawiali je tym samym gestem. Pomyślałam, że mogłabym go narysować i umieścić w książce jako postać dobrotliwego czarodzieja, któremu zawsze mylą się zaklęcia i dlatego wyczarowuje nie to, co by chciał. Zapamiętałam ten pomysł. Wszystkie swoje pytania już zadałam. Odpowiedział, że okolica jest piękna, że dom wymaga remontu. Zapytał, czy nie znamy jakichś firm remontowych. Dał do zrozumienia, że mieszkał kiedyś w centrum, ale miał dość hałasu. Teraz on przeszedł do ofensywy. Zapytał, gdzie robimy zakupy. Nawet nie zdążyłam odpowiedzieć, bo stała się rzecz niebywała. Do salonu weszła Alma. Z talerzem świeżo zerwanych winogron z jej uprawy, których nie pozwalała nam jeść i z butelką Rieslinga. Bez słowa postawiła wszystko na stole i przysiadła się na wolnym krześle. Zmieszana Lena natychmiast wyszła, nie chcąc dopuścić do okropnej sytuacji, że my jesteśmy samotrzeć, on zaś tylko samowtór. Goście też poruszyli się niespokojnie. Alma bez słowa rozstawiła kieliszki i uśmiechnęła się do mnie, ignorując mój karcący wzrok, który mówił jej jasno: Tak się nie robi, moja droga. To była wizyta, opowieść o, o rodzinie przyszłości, mhm. o związkach przyszłości, o zaskoczeniach przyszłości. A teraz bym chciał zapytać o codzienność, bo we wspomnianych szwach, ale też. W opowieści o przetworach, która jest w opowiadaniach bizarnych, jest mnóstwo codzienności. Mhm. Takiej opowieści o świecie, za którym tęsknimy. Główny bohater tej opowieści o przetworach, osierocony, zaczyna wyjadać ze słoików rzeczy, które mama latami gromadziła. Są niespodzianki, zostawmy je czytelnikom. Ale widać w tych tekstach taką tęsknotę autorki. Ale też mnie jako czytelnika, za tym światem, właśnie który odszedł, za tym światem takim bardzo codziennym, za pewnego rodzaju celebracjami, za tym, co było analogowe. Mhm. Tak, ja, ja to też mam w sobie bardzo wyraźnie i uświadomiłam sobie to paradoksalnie, oglądając już rysunki Joanny Koncecho do Zgubionej Duszy, ponieważ ona w jakiś taki. Bardzo intuicyjny, genialny sposób wychwyciła, że dla naszego pokolenia ten świat, do którego gdzieś tam podświadomie tęsknimy, to jest świat naszego dzieciństwa. Taki świat, którego jeszcze 10 lat temu nie lubiliśmy, który nam wydawał się dziadoski i w ogóle jakiś taki brzydki. I wiesz, że być może to jest doświadczenie takie pokoleniowe, bo przecież. To, co dzisiaj jest modne, to jak ludzie zaczynają meblować sobie mieszkania, jakoś tak mimowolnie wracają do tamtych kolorów. Fotele od babci. Od na nowo babci. się obija. Tak, tak, tak. Tapet na ścianach, właśnie takich. I niby to jest żartobliwe, a jednocześnie jakoś nas uspokaja. Targi staroci, ta walka mhm. o kredensy. Mhm. To jest bardzo bardzo ciekawe. Nie chcemy już żadnych strasznie nowoczesnych, kanciastych w ogóle super, hiper mebli, wolimy się przytulić do czegoś. I z jakąś taką też przyjemnością pisałam te akurat dwa opowiadania, które wymieniłeś, bo one, się, ich, one są jakoś podobne do siebie. W każdym razie tych dwóch męskich bohaterów jest takimi ludźmi, którzy no, żyją na marginesie, jakby nie było i gdzieś próbują się umościć w swoim. Takim starym, zostawionym im przez przeszłość świecie. Nie bardzo im to wychodzi, zwłaszcza w przetworach. Na marginesie, ale też to jest y, przypadłość wielu bohaterów w tej książce W samotności. Mhm. To jest też opowieść, opowiadania bizarne o różnych obliczach samotności. Mhm. To jest coś, czego wiele osób, w tym mówiące te słowa, bardzo się boi, że nagle mhm. Nie będzie wokół nas kogoś bliskiego, kogoś, kto nas rozumie, że nie będzie do kogo usto tworzyć, ani się przytulić, ani z kimś porozmawiać. No chyba, że się sklonujesz jak w wizycie i wtedy będziesz miał samotność do czwartej albo piątej potęgi, czyli nowy rodzaj bycia ze sobą. Myślę, że on może być idealny. Ponieważ w gruncie rzeczy my jesteśmy bardzo egotyczni i narcystyczni. To też jest taka cecha, która opisuje nas dzisiaj współczesnych. Czyli na kanapie w domu we Wrocławiu siedzi Olga, która rozmawia z Olgą, rozmawiająca z Olgą o Oldze, która siedzi obok Olgi. I się świetnie rozumiemy. Wreszcie. A co z tą samotnością, boisz się? Jestem przyzwyczajona do samotności, chociaż w sensie społecznym yy, ani nie mieszkam sama, mam dużo przyjaciół i mam bardzo bliskich ludzi, których kocham, lubię, ale samotność traktuję jako dar też. Ta samotność, której doświadczam, kiedy pracuję, a ponieważ dużo pracuję, to jakoś się w niej pogrążam, od, od, odklejam i yy, yy, samotność nie, nie, nie jest czymś przerażającym dla mnie. Księgi jakubowe, które pisałam też w różnego rodzaju odosobnieniach, że tak powiem, nie w sensie jakimś tam metafizycznym, tylko fizycznym zupełnie, to zawsze jest taki czas dialogu sama ze sobą, czyli już jakby mam jednego klona gdzieś tam wirtualnego, z którym jakby przedyskutowuję różne rzeczy, i to jest zawsze taki czas pełny soków. Uwielbiam na przykład sama podróżować. Czy uwielbiałam jeszcze do niedawna? Zawsze mi się wydawało, że podróż samemu powoduje dużo głębsze, intensywniejsze przeżywanie tego, czego się doświadcza. Nie ma takiej pokusy, żeby od razu zamienić to na jakiś dialog, na rozmowę, na ocenę, na, 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 na szybkie jakby podsumowanie tego, co się widzi. Ale gdybyś mnie zapytał. Co jest dla mnie ważne w życiu, to na pewno bym odpowiedziała, że bliskie relacje z ludźmi. Myślę, że musimy mieć czas na jedno i na drugie, że też bycie w samotności jest nam potrzebne. To posłuchajmy jeszcze, proszę Państwa, fragmentu jednego opowiadania. Ja powiem, że wszystkie fragmenty, których Państwo słuchają, zostały wyjęte z audiobooka, który można znaleźć na stronach audioteki. Dziesięć osób czyta teksty. Od Karczuk. Teraz Mariusz Bonaszewski. To jest ta opowieść o przetworach. Gdy umarła, wyprawił jej godziwy pogrzeb. Przyszły jej wszystkie przyjaciółki, pokraczne starsze panie w beretach, w pachnących naftaliną szubach z kołnierzami z nutri, z których wystawały ich głowy, niczym wielkie blade guzy. Zaczęły taktownie pochlipywać, gdy trumna na mokrych od deszczu linach zjechała na dół, a potem zbite w grupki pod kopułkami składanych parasolek w najbardziej nieprawdopodobne wzorki ruszyły w kierunku autobusowych przystanków. Jeszcze tego samego wieczora otworzył barek, gdzie trzymała swoje dokumenty, i szukał tam sam nie wiedział czego: pieniędzy, akcji, obligacji. Jednej z tych polis na spokojną starość, które reklamuje się zawsze w telewizji jesiennymi scenami pełnymi opadających liści. Znalazł tylko stare książeczki oszczędnościowe z lat 60. i 70. oraz legitymację partyjną ojca, który zmarł szczęśliwie w 81. roku w całkowitym przekonaniu, że komunizm jest porządkiem metafizycznym i wiecznym. Leżały tam także jego rysunki z przedszkola ułożone starannie w tekturowej teczce z gumką. To go wzruszyło, że trzymała jego rysunki, nigdy by nie pomyślał. Były tam też jej zeszyty wypełnione przepisami na pikle, marynaty i konfitury. Każdy zaczął się na osobnej stronie, a jego nazwę zdobiły nieśmiałe zawijasy. Kuchenny wyraz, potrzeby piękna. Pikle z gorczycą. Dynia marynowana aladiana. Diana. Sałatka winiońska, borowik po kreolsku, czasem pojawiały się drobne ekstrawagancje, galaretka ze skórek jabłkowych na przykład, albo tatarak w cukrze. Olga Tokarczuk dziś jest naszym gościem. Na zakończenie pytanie o to, co byś chciała wyciąć ze współczesnego świata, żeby był lepszy? Mm, tak, pośpiech i... To zwężenie czasu, które przekłada się na bardzo konkretne rzeczy, na niechęć do spokojnego myślenia, na y, um, używanie stereotypów, krótkich opisów, pochopnych y, ocen, i który przekłada się też na pewną doraźność naszego doświadczenia, że jesteśmy w jakimś sensie nieustannie w opresji z, y, nowych wiadomości, nowych informacji, czasami kompletnie bez znaczenia. Y, myślę, że dzisiaj też. Y, Polityka działa na, na nas jak taki nieustannie walący młot po głowach wszystkimi nowościami, które już za miesiąc będą kompletnie nieważne i nieistotne, a które każą nam zajmować się nimi i przeżywać, i martwić się, i złościć. Myślę, że desperacko potrzebujemy czasu, żeby no, jakby pobyć z samymi sobą i jakby mieć możliwość Budowania się wszerz, wzwyż, w głąb, a nie drgania tylko w odpowiedzi na doraźne, tymczasowe, krótkie, teraźniejsze bodźce. Ja tak mam, przyznam Ci się, że kiedy budzę się rano, parzę kawę w domu albo myję zęby, dopóki nie sięgnę po telefon i nie zobaczę, co się wydarzyło mhm. na świecie, znikasz, wtedy, to jestem nie? całkowicie szczęśliwy. Mhm. A potem jakieś dziwne emocje się we mnie wytwarzają, że ten powiedział to... Ta zrobiła tak, mhm. wydarzyło się coś, co nie do końca może się zgadzać z moją wizją, albo wydarzyło się coś, co bardzo mi się podoba, i już ten świat mnie tak. całkowicie zawładnie. Tak, odbija ci dookoła palca. Nie? Mhm. A gdyby nie było polityki? Nie, no, polityka jest częścią naszego życia, ale to jest też różnica między taką polityką, która jest wydaje mi się specjalnie też wymyślana po to, żeby nas ogłuszać nieustannie i wciągać w jakieś takie nieważne spory. Polityka jest ważna, ponieważ dzięki temu zarządzamy swoimi życiami i od tego bardzo wiele zależy. Wydaje mi się, że też, że a to jest wielki długi temat, że jesteśmy trochę jak dzieci takie. Głupie i naiwne, że nie mamy przygotowania porządnego, żeby umieć postawić wokół siebie jakiś system wartości i wymagać od polityków tego, żeby nam realizowali te ważne rzeczy, a nie wciągali nas w jakieś takie doraźne, knajackie bójki pod budką z piwem. Na razie nas w dużej mierze pokłócili. Mhm. A jak my się możemy pogodzić? Nie wiem. Myślę, że doszliśmy do jakiejś ściany. Nie, nie wyobrażam sobie, że może być jeszcze gorzej. I tak czasami się pocieszam, że może, właśnie skoro doszliśmy do ściany, to będzie tylko lepiej, bo przecież nie może być gorzej. Musi być kiedyś lepiej. Wydaje mi się, że ta przepaść, która jest dzisiaj między nami, żyjącymi w Polsce, uczestniczącymi w, w tej doraźnej rzeczywistości, jest tak duża, że to chyba zajmie dziesięciolecia, żeby to zasypać. Ale tak mi się wydaje, że powinniśmy całą siłę postawić na to, żeby nie dopuścić, żeby wykształcić i uczynić tych naj, naj, najmłodszych, jakichś takich młodych, rozsądnych, głęboko rozważnie myślących obywateli. Na razie nie ma, nie, nie ma nadziei na to, żeby się tak mogło dziać, wręcz przeciwnie. Ale jeżeli tego nie zrobimy, to y, naprawdę grożą nam jakieś straszne rzeczy. A może warto, żeby ci, którzy decydują za nas, o nas. Sięgnęli po książkę, która nominowana jest w tym roku do Bookera Międzynarodowego, czyli mm -hmm. do Flights, czyli do Biegunów. Bo tam jest takie zdanie, napisane przez Olgo Tokarczuk: Nie ma winnych i niewinnych. Nie ma zasług i grzechów, dobrego i złego. Ten, kto wymyślił te pojęcia, wprowadził ludzi w błąd. Mm -hmm. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Do usłyszenia. Do widzenia. Radio książki. Rozmowy o literaturze W Wielkanoc w 8.10 gościnnie Radio Książki i Rozmowa z Olgą Tokarczuk z kwietnia 2018 roku, jeszcze przed Międzynarodowym bukarem i Literackim Noblem. A jutro w 8.10 Mariusz Szczygieł. Archiwalna rozmowa, którą nagraliśmy tuż po ukazaniu się jego książki, nie ma która przyniosła mu nagrodę literacką Nikę. Dziękuję i wesołych świąt. podcast